Nie wiem, czy wiesz, panie Heksu, ale to ja, recepcjonista. Tamtego hotelu? Tak, to ja. Nie kojarzycie mnie, ponieważ przepadłem w pewnym momencie. Ej, byłem z... to tobą. Byłem z... towarzyszyłem operowi. To tobą. Co za każdaki? Nic nie widziałam. Ale... o co ci chodzi? Ja ciągle... ale chłopie, proszę, pomóż mi. Jeżeli jesteś retrosnieznym, podobno znasz opera, że ciągle z nim podróżowałeś. To weź, powiedz mi, dlaczego ja go widzę ciągle. Wszędzie go widzę. Opera? Tak. Wszędzie go widzę. Widocznie ma z nim jakieś związane wspomnienie, więc to albo anomalia, albo on próbuje ci coś przekazać. Wow. Czy ty raz w życiu możesz mi nie rozpieprzyć chaty? To nie ja. Dobry, skąd wy go wytrzasnęliście, kurwa, z wariatkowa? To jest kolega Kubika. Złego zwolę tego Jeromela niż tego ty ciołka. Pamiętasz? To jest ten Kubik, o którym wtedy mówiliśmy w hotelu. I... tylko, że Janusz umarł. Ale kojarzę. O Kubiku żeśmy mówili wtedy. No słuchajcie, ostro tu się ostatnio wydarzyło. Kiedy tu trafiłem, Barneya tu nie było. Było normalnie. Ale chłop, ale skąd ty tutaj? Wsadźcie do tyłka! Co to jest? Słuchaj, rozumiem, że ty masz jakieś fantazje seksualne, ale żeby aż tak? To jest śruba! Jestem poraniony. No dobra, no to trzymaj. Do Ironmana, nie we mnie. Dziękuję. Dobra, jest mi o wiele lepiej. No jesteśmy na razie tu bezpieczni, ale mam czas, by wam wyjaśnić, więc macie jakieś pytania? Powiedz mi tylko tyle. Skąd ty się tu w ogóle wziąłeś? Kiedy podróżowałem z operem, doszło do jakichś komplikacji. Pewnie tyle odpalił portali, że w końcu wyrzuciło mnie do innej przestrzeni. Trafiłem do Fork. Było tu spokojnie, więc sobie tu żyłem, założyłem nawet rodzinę. Córeczkę miałem, dobrą pracę, ale niestety... nadeszło coś dziwnego, że burmistrz zrezygnował z niewiadomych przyczyn. I przyszedł jakiś nowy, niejaki pan Cruishon, chyba tak się wymawia, nie wiem. Generałem się nazywał. Ale widać było, że nie on rządzi, tylko ktoś inny, a teraz widzę, że to chyba ten jednak Barney. I co gorsza, gość jest nieśmiertelny i sprowadził tu jakieś potwory, które wyżnęły wszystkich. Jezu, ratunku, ratunku! Ej, kurwa! Wszystkich mieszkańców, to moją rodzinę, poza mną. Zostałem sam. Teraz on założył nowe miasto. Nie pamiętam, jak się nazywa i nie chcę wiedzieć. No i buduje ruch oporu. Chcę Barneya zgładzić, ale nie wiem jak. Jesteś śmiertelny z jakichś przyczyn. Kiedy szykowałem się na zamach na niego, zobaczyłem was. Wtedy, kiedy urządzaliście jakąś imprezę. Dopiero dotarło do mnie, że wy tu też trafiliście. Tylko co gorsza, że nie wyjdziecie teraz z tego świata. Barney zamknął granicę. Jesteśmy zdani tylko na siebie. Jezus Maria. Ale skąd wiedziałeś, żeby to akurat nam pomóc? Czy to zagista? Oper pomagał wam i przede wszystkim jesteście wrogami Barneya. Wszyscy tutaj są jego sojusznikami. A ja potrzebuję sojuszników, by walczyć z nimi. Mam tylko 3 kolesi, czy tylko, że 3 to pijacy. Zapłaciłem im, dając im jeszcze grochówkę. To panie, po co te ognisko? Panu tak zimno? Nie, pojawiła się to z dupy. No w sumie, faktycznie, kiedy pan opowiadał, to widziałem znowu opera, który mi dał teraz to ognisko. No proszę, no ja nie chcę. Oj, mózg mi ścięło. O, Kubik się wtedy popłakał, że uciekamy z opery. Właśnie coś, właśnie widziałem. Też widziałem. Usłyszałem takie coś jak Kubik zaśni już. Słyszeliście to? Tak. Cholera jasna. Pokażcie mi. Co się dzieje? O cholera. O cholera, 50 żołnierzy na cmentarzu. Chyba zaraz nas znajdą. Nie mamy czasu, musimy uciekać. Nie, czym? Kim? Nie mam tu innego wyjścia. Jest, tędy. Musimy uciec przed torami. Chodźcie. Chodź, bończo.
Bądź nawet, bądź cicho, bo... Jezus, patrz! Barney. Barneya wojsko. Jak jest różowo, to Barneyowe wojsko. Uciekamy stąd. Szybko. Chodź, kurde, chodź. Nie w tę stronę. Nie w tę stronę. Mylę tunele, bo kurde, tyle ich jest, że masakra. Jezus, chodź. Boże. Ja nie wierzyłem, że cię kiedyś spotkam, bo... Uciekamy! Widziałem cię tylko raz, a za drugim razem cię widziałem tylko w jakiejś takiej... w dziwnej formie. Znaczy, po prostu nie pamiętam, co się działo wtedy. Co to? O Boże, Tomek! Jezus Maria! Jest do wody! Tomek. Skąd do wody? Skąd? Reanimujmy go! Stawaj! Co ty robisz? Złaś ze mnie! Złaś z niego! Dobra, udało się. Kurde, Pończo nie umyłeś zębów. Jak to myłem je wczoraj? No weź się Chyba domestosem w głąbie. Proszę nawet stać, panie Heksu? Tak. Co to jest? Co to? Medyk? Pamiętasz, jak my go zbudowaliśmy z klocków Lego? Co to? Siadaj! Jedziemy! Panie debile, to nie jeden, prawda? Panie recepcjonista, jest to... Lecimy! Przynajmniej pan jest normalny, to przynajmniej z panem się da zrobić misję. No ja nie wiem, jak pan z nim się nie wytrzyma. To są dwa chodzące, autodestrukcyjne ludzie. Dawaj. Dobra, to już weź jeden mi... to jest wystarczy. No mów. Weź mi powiedz, jak mam pokonać Barneya? Kurde. Nie jestem pewny, ale tu widzę coś w rodzaju czarnej magii. Czarnej magii? Znaczy no, podobno nie możemy stąd... Podobno nie możemy stąd wyjechać. Nie wiem, czy mam ich zabić, czy dać im litość, bo naprawdę to jest przerażające. Czekaj, ja im dam apap. Dam im apap, czekaj, dam ci apap, Kubik. No dobra, to tobie dam apap. Dobra, musimy się ogarnąć. Ja też mam stare moce, kiedy my się poznawaliśmy, jak powiedziałam, Allahu Akbar, to czołg z respiem. Pamiętasz to? No właśnie, przypomniało mi się to. Ej, chować czekaj, się. Co to? Co to? Kurde, chować się, Jezu. Co to? Chować się. To jest za gówno. Tam są. Chodźcie, spokojnie. Cholera, to była siostra Barneya. Siostra Barneya nie wiem. Boże święty, całą rodzinę tu ściągnął. Ej, Jezus! Patrz, co to jest? Zeszczęście do gówno. Jak? Czym? Kuszą, czymkolwiek. Ja mam swojego robota. Zestrzelony. Dobra. Zestrzelony, dobra. Super, słuchajcie, biegnijcie za mną, bo musimy jak najszybciej się dostać do metra. Dobra. Co to za pojazd? Co to jest? Skąd ten pojazd wytrzasnąłeś? Z dupy, no przecież mam czary! Czekaj, stój! Kurde! Trzeba pomalować! Jezu, jakim cudem on nie zauważył, że my tu jesteśmy? Ale czekaj! Wyzbrajam! Ej, posłuchajcie! Podajcie. Ale gdzie my... A gdzie ty chcesz jechać? Spokojnie. Ja was zaprowadzę! Ja jedźcie wiem! Do miasta! Jedziemy do metra! Tam nie znajdzie nas! Dobra. Tylko nie zwracaj się uwagi, nie idzę szybko! Barneyowe wojska tym się nie charakteryzują! Barneyowe wojska to jak czegoś szukają, to jadą naprawdę wolno. Jak zwykły żołnierz, czy coś, jakiś raport, czy coś takiego, więc on nas rozpozna. Dokładnie, zostaw ten pojazd. Zanim oni się zorientują, że taki jeździ. Chyba Tomek nie jedzie. Chodźmy. Druga strona. A co, gdzie my chcemy iść? Do kanałów. Wyku. Tam, gdzieś jest fabryka. Trzeba ją rozwalić. Tak. Nie teraz, nie mamy broni nawet. Musimy porwać samego generała i określić jego broń. A co się stało z bazą Kubika? Przecież Kubik miał bazę tutaj. Wszystko spłonęło. Wysadził, widziałam stąd, dlatego ja się zorientowałem i poszedłem tam. Dopiero się dowiedziałem, że są nowi więźniowie, czyli wy. Myślałem, że wy nie daliście się złapać, przynajmniej na razie. On wszystko rozwalił? Tak? Spalił, więc tam nie ma nic, co było. Patrzyłem, same zglicza. Znaczy, bunkier jeszcze tam jest, ale nic tam nie zostało. Wszystko się zapadło oprócz tej dużej dziury? Czy ta duża dziura została? Ta dziura nadal jest. Według legend ona jest niezniszczalna. Nie wiem z jakich przyczyn. Czyli ta dziura została, a cały bunkier się zawalił? Tak. Ja pierdzielę. Słuchajcie, nie wiem gdzie jest reszta. Gdzie oni poszli? Kolesi? Nie wiem. Nie podoba mi się to. A to jest dobra. Debil. Debilu? Chodź tutaj na górę, wciągnij go. Dobrze, chodź. Kubik chodź. Pewnie lata, ale Kubik to strasznie ryzykuje latając.
Te, że tu mogą zawsze go wyczuć, co nie? Będę? Ej, wiesz co, ja ostatnio czytałem w gazetach, bo tam Barney miał, takie Barneyowe newsy, że tam jeden przedmiot zniknął, który osłabił mocno Barneya. Jakiś, który nagle został po prostu zniszczony. To nie był przedmiot, tylko to była osoba, która... Ja mam 0 HP. Panie, czego się bawi pan szczepionkami? W łeb masz za karę. To była osoba... Ta osoba, która zginęła, osłabiła mocno Barneya. To na pewno nie był Oper, bo to było jeszcze wcześniej, bo data się zgadzała jeszcze z wcześniej. To jeszcze jakby nie jestem pewny, ale coś takiego było, że nagle było z fabryki słychać krzyk samego Barneya. Niech, no, a tak, ale wiesz co? Ktoś musi pokazywały zdjęcie zrujnowanego szpitala w tamtym mieście, gdzie byliśmy wtedy na wakacjach. Mhm. I szczerze powiedziawszy, tam znaleźli jedną nieżywą osobę w szpitalu. Zdjęcie wskazywało na Janusza. Ten gościu? Tak. Co wtedy w bagnie go spotkałem? Tak. W jakim bagnie, co? Długa historia. Nie znacie pewnie brata samego Barneya, a raczej jego kuzyna. Nie znam. Długo opowiadać. Ja wiem różowy Shrek to był. Ja wiem tylko, że Barney ma swojego brata, który nas wtedy zabierał do tych trzech porąbanych pizzerii. Dobra, słuchajcie, bo widzę, że tam helikoptery powoli latają, czyli nas dalej szukają. Musimy zejść. Dobra. To tutaj. To tutaj? Tak. Okay. Nie zdarzajcie te samochody. Chodź, a temu co? Jest, co? Jaki Kubik? Ja. Kubik odleciał gdzieś. Czekajcie tam, nie? No. O, czeka w końcu na nas. A skąd wiedziałeś, że to jest baza? No przecież obok was tu przeleciałam dopiero, tylko wy ślepi jesteście jak zwykle. Dobra. Okej. Okay. A no tak, zapomniałam, że tłumiki zainstalowałam. Chodźcie. Witam w mojej kuchni, a raczej bazie. Jezu, kolejna centrum baza? Ile wy macie baz? Ja mam tylko 3. To jest główna. Która jedna została zdemaskowana. Nie. Mówię o moich. Jedna to była tam w kościele. Oni już znaleźli ją. Jak ktoś tu macie. Co tu się dzieje? Co ty robisz? To są trupy, to nie moje. To są dawno zmarli. To Heniek. A tutaj Syriusz. Co tam? Ja tam idę, czekajcie. Wygoda. Jest. Dobra, dobra, jaki mamy plan, żeby zniszczyć tą fabrykę? Plan jest prosty. Musimy zniszczyć fabrykę, ale jednocześnie skomplikowany, bo jest wojska wpierniczone tyle, że głowa boli. Dlatego musimy zniszczyć ich najważniejszy element. To? Ej! Jakie horcruxy? Horcruxy? Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co nam opracowuje przykład. Tak czy siak, musimy dorwać generała. Cicho. No co za debil. Harry Potter. Ja oglądałam Harry'ego Pottera. Wiem, co to horcruxy. A jeden to... Też oglądałam. Kurwiszon. Musimy zarąbać Kurwiszona. Wtedy Barney zostanie osłabiony. Jak Voldemort. Słuchajcie, to film, ale nie wiemy dokładnie o tych horcruxach za wiele. Ale... No, horcrux... Film, debil. Ała, mój mózg! Mózg mnie zabolał. Właśnie to przyniosłem. Po cholerę tu przyniosłeś tego śmierdziela. Nie wiem, znalazłem jest go tam. Kilka ich, ej. Ej, patrz, usta. Co to? Jest kilka ich. Ej, patrz, uśmieszek. Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi, tak czy siak. Cel główny to jest dorwanie tego generała. Horcruxy. Bez tego nie damy rady w tym filmie, dorwać Harry Potterze, horcruxy to były części duszy. W sumie to by się zgadzało, Barney przecież... Jakiś tutaj jesteś śmiertelny. Nie da się... Czekaj, bo tutaj... Trochę ten napis... Jesteś Barneya bez horcruxów. Barneya się nie da zniszczyć bez horcruxów. Nie wiem, co ja piłem, ale mam... Mamy niszczyć dziwne. Horcruxy? Tak. Łatwe. Łatwe. Bardzo łatwe. Z czego nie wiemy, kto to jest. Znaczy wiemy, że jednym... Wiesz, że jeden ma zły ruch i możemy znowu wszyscy utknąć w fabryce Barneya, kopiec jemu robuxa. O, czekaj, co? Jego dusza jest obok nas. Oper.
Zawsze cię lubiłem, przyjacielu. Hopper tu jest? Hopper wśród was? Właśnie go widziałam w kanale, nie wiem. O! Leciał! Dlaczego ty mnie zostawiłeś, Hopper? Dlaczego ja miałam trafić do tego świata? Dlaczego Dresser nie jest na tutaj trafił, nie poleciał z wami? Czemu? Rozumiem, że coś z tym portalami nie tak, ale byłem cały czas z wami. A Poncho gra w Minecrafta. No. Nie moja Ej, rezerwanista. Zbudowałeś. Zbudowałem, nie zniszczę komputera. Tak bym był z wami, a tak tu trafiłem. W sumie nie narzekam, bo miałam rodzinę, ale my wszystkich Barney wyróżniał, co mnie to potwory. Ja, przykro mi. Więc ja Barneya chcę zabić w ramach zemsty. Co się dzieje? Barney zmodyfikował portal. Czyli nie trafiłem tu przypadkiem. Barney to specjalnie zrobił, żeby was odłączyć. Może Opera tu chciał ściągnąć? Barney, co wy debile robicie? Czemu ty grasz w CS-a? Rozwaliłeś już trzy skrzynki z jedzeniem. Jezu, widzisz co robi CS-a? Czekaj, postanowił dogadać się z... Rozwalili trzy skrzynki. Już go uspokoiłem. Czeknałem mój nóż. Jezu, no debil. Dobra, Saliwan. Musimy odmyślić plan.